Kamery są? Są. Kierownica jest? Jest. Nagrywanie włączone? Włączone. No to lecimy, czyli cześć, siemanko, witajcie, z tej strony Fiasolec, a ja witam was w kolejnym odcinku z Farming Simulator 2015. Jak na razie ta seria jeszcze trwa, od Bizona do Leksiona i potrwa jeszcze na pewno długo. Ja, kochani, witam was, bo dawno nie było naszych odcineczków, a ja tak bardzo czekałem, bo nowe nabytki się pojawiły i też kilka nowych rzeczy, ale to, o których się dowiecie za chwilkę. Ja lecę już wam pierwszy nowy nabytek pokazać. Wiecie, miałem dobrą sitmę prasę w bardzo dobrym stanie, dlatego też postanowiłem wymienić na coś z rotorem. Musiałem dopłacić tam do swojej, bo naprawdę poszła za dobrą cenę. Dopłaciłem do tej swojej tylko tam bodajże 3500 euro, chyba więcej, i no troszeczkę bardziej używana, wiadomo, ale mam nadzieję, że będzie wydajniejsza. Także już w dzisiejszym odcinku sobie przetestujemy, a ja mianowicie czekam sobie teraz na telefon, bo dziś przychodzą mi właśnie sprzęty od Unii. O, i widzę, że nawet już ktoś dzwoni, także odbieramy i... Halo, halo? Dzień dobry. Tak, tak, dokładnie. Wie pan co? Którędy pan się tutaj kieruje? Przez stare czy przez nowe Bolusiowo? A... No to dobrze, tak jak pan jedzie przez to nowe tam górą, to pan dojedzie do końca skrzyżowania i pan skręci w lewo i później tam, nie wiem, za 100-150 metrów po prawej stronie będziesz miał pan taką piętrówkę z cegły czerwonej i białej. Zresztą ja wyjdę zaraz na wjazdek, nie? To będzie mnie pan tam widział. Dobra, dobra, to dzięki, do usłyszenia. Dobra, ja już lecę sobie, bo właśnie jadą, tak jak myślałem, miał być właśnie po 16, mieli wyjechać z firmy, także niedaleko. Ciekawe, gdzie on tam jest. Także no, sprzęty z Unii, pomyślałem, że będzie Unia, ponieważ, no wiecie, tutaj wszystko związane co z New Hollandem. Mam nadzieję, że dobra firma, a już jedzie. Tylko nie widzę Gruberka, ale co właśnie mówili, że z Gruberkiem tam są małe problemy i dopiero będzie gotowe. No zresztą zaraz zobaczymy, spytamy się handlowca, to będziemy wiedzieli. Dzisiaj na pewno troszeczkę sobie już poprasujemy. Nawet odcinek będzie troszkę dłuższy, no z racji tutaj, że udało się właśnie skołować transport Rollmax oczywiście. Stamtąd co i mam New Hollanda. Dobra. Stój pan. Dobry? Dobry, dobry, dobry. Wie pan co? Pan tym cofniesz mi tu w bramę, nie? Cofniesz, cofniesz na pewno. Dobrze. Chodź pan, pójdzie pan tutaj do przodu, sobie jeszcze podjedzie jak coś, cofnie się tu bardziej. Nie wiem, tak maksymalnie pan cofnie, wie pan, tu dotąd gdzieś i otworzy pan sobie krypę, tak żeby się na ulicy nie stać, nie, przodem. Otworzy pan sobie tą krypę, nie, ja sobie New Hollanda podjadę i to zrzucimy od razu, nie? Dobrze, dobra, rozumiem. Dobra, to ja lecę do New Hollanda. A ja do ciebie. Dobra, no to my lecimy sobie tutaj Niuśka odpiąć. Czekajcie, odpinamy, dobra, jest okej. Otwieramy sobie New Hollanda. O, już pan tutaj ładnie wcofuje. Naprawdę zdecydowałem się, bo wiecie, wszystkie maszyny praktycznie biorę tutaj od ciebie z Rollmaxu. Upust dostałem, nie będę okłamywał, bo upust dostałem, niemały. Tam bodajże na tablicy będziecie mieli wszystko rozpisane, co i jak. O, ładna dzisiaj pogoda, to na pewno troszeczkę sobie poprasujemy. A już ładnie wjeżdża. Tutaj musi uważać o bramę, musi chyba do przodu podjechać. Może mu zaraz pójdę pomóc, ale nie, no, ogarnięty jest, tyle maszyn, co oni już mi naprzywozili. Prawie się zmieniają co chwilę. Musi tu bardziej bliżej płotu się trzymać. Ale zaraz otworzy. Dobra, myślę, że pewnie mu starczy. Jo, otwiera już, także dobra, cofamy sobie. I jak mówię, poprasujemy sobie troszeczkę dzisiaj. Ja tu sobie oczywiście pozwolę sobie tak z góry troszeczkę bardziej kamerę wziąć, żebym ja tu dobrze wcofnął. Podepnie mi, mam nadzieję, za chwilkę. Dobra, wcofujemy, będzie dobrze i... Ole, ciężko mi jedzie pod tamtą. O! O, wejdziesz tam? Podpiąć, czy nie, on nie wejdzie? Panie, wejdziesz pan? Dobra. Panie, pan podjedź trochę bliżej do tyłu. Dobra, dobra. Dobra! Dobra, dzięki! Dobra, zjeżdżamy sobie. Ładnie, już jest nasz. To już najważniejsze, żeby tylko zjechać. Czekajcie, ja sobie tutaj gdzieś w prawo odbiję. Już zaraz będziemy sobie rozmawiać, tylko wiecie, tu człowiek skupiony, żeby wszystko ładnie, pięknie działało. Dobra, wychodzimy sobie. Jak to on wygląda nam tutaj? Czekajcie. Nie, no ładny zestawik będzie. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Ja ogólnie na samym wstępie chciałem podziękować Ząbkowi za te wszystkie mody, które właśnie on mi tutaj podesłał. Także serdeczne pozdrowienia dla niego, podziękowania i link do niego, do fanpage'a w opisie. Dobra, panie, dzięki pan wielkie.
Nie ma za co, panie. No, Moja także robota. no, a powiedz mi, co z Unią, ty? Gruber, właśnie. Proszę pana, bo dzisiaj nie bardzo dał radę. No, no. Ostatnie robimy poprawki, żeby wszystko było na glans. Jutro panu przywieziemy, albo pan sobie przyjedzie, nie wiem, jak tam pan będzie chciał. Dobra, dobra, to nie ma problemu, w których tam godzinkach ja mogę podjechać? No, my cały czas tam jesteśmy, ktoś na aha, pewno będzie, dobra, także... nie, ja sobie podjadę, nie ma problemu, to ja tam sobie podskoczę do was, to ja będę was ciągle wykorzystywał. Jadę zaraz właśnie prasować, także na dniach na pewno będziemy testować Tytana. Powiem panu, że pasuje właśnie ten Holand. Jak się sprawuje? Powiem ci, że no co, ja mam go drugi rok i naprawdę na razie bez większych tam problemów serwisu też nie ma żadnego. Także no mówię, oby tylko paliwo lać i jeździć, nie? Także no, No. naprawdę jestem zadowolony. No i A powiem wam, tecek? że... No, no. A tecek, proszę No pana, jak to... tecek pierwsze żniwa, nie? No jak A. widzisz, idę tam do was w New Holandy, no i już mi tu telefony wydzwaniają, czy Ursusa nie chce zamienić za New Holanda jakiegoś mniejszego, nie? Tam takiego 60, 70, 80 koni gdzieś mniej więcej. No zobaczymy, no rozmowy trwają, myślałem, że nie będę się z samym New Holandy, no ale zobaczymy jak to wyjdzie, nie? Na razie no tecek spisuje się super, wiesz, pogoda trochę nie dopisuje z tymi żniwami. No i tak, no połapiemy co możemy, nie? Rozumiem. No, także no to jutro tam będę dzwonił tam do was w razie coś, nie? Dobra. Cieszę się, że pan zaufał naszej firmie, ale niestety muszę już jechać. Dobra, to dzięki, na razie, nie? Do widzenia! Do widzenia. Dobra, my kochani lecimy sobie odpiąć z tyłu nasz rozrzutniczek i lecimy sobie do tyłu, tam na gospodarstwo, bo ogólnie mu ja ostatnio kuzyna przywiozłem. Krzysiek jest teraz w domu, je sobie śniadanko. Wyuczony już jest, bo wiecie, teraz końcówka wakacji. Postanowiłem, żeby trochę na wieś przyjechał. On co roku do mnie przyjeżdżał bizonem i pomógł tam kosić trochę przy żniwach. W tym roku tym bardziej, że są takie ciągle deszcze. Jak się znajdzie jakaś pogoda, to trzeba szybko kosić. Nauczyłem go na kombajnie, także on dzisiaj pojedzie mi tam kosić, a ja sobie polecę właśnie prasować. Także będzie robota szła, bo jeszcze mam parę hektarów do ścięcia, około 20. Mam nadzieję, że wszystko nam się uda zrobić w najbliższych odcinkach. Jeszcze jeden odcinek ze żniw na pewno będzie. Nie wiem, co będziecie tam chcieli, czy będę miał ciąć jęczmień, czy nie. Ja tu zaraz zaparkuję, mam nadzieję, że przyjdzie mi odpiąć. Czekajcie, ja sobie tutaj ładnie dokręcę. Naprawdę, no, Ząbek postarał się i naprawdę mam kilka świetnych od niego modów, które na pewno będą na serii użyte. To już pierwszy z nich, jutro zobaczycie, znaczy jutro w kolejnym odcineczku zobaczycie Gruberka. Dobra, czekaj, on miał przyjść, ja mu chyba zadzwonię telefonem. Czekajcie, ale już telefon, żebym tam rzucił do tyłu. O Jezus Maria. Krzysiek, weź przyjdź jak możesz ten, odepniesz mi rozrzutnik, bo przywieźli i polecimy zaraz na pole. Dobra, dobra, no to ja tu czekam z tyłu, tu przywiecie. No, dobra, okej. No, także Krzysiek zaraz powinien przyjść, odepnie mi tu rozrzutnika. I będziemy sobie spadać po leci, Krzysiek. Cześć, wujku. Siema, siema. Weź odepnij. Dobra. Dobrze, ten nie. O. Dobra, to dzięki. To poczekaj. Dobra, Krzysiek. Chodź, pojedziesz na to pole. Poczekaj, nie będziesz wiedział, a ci muszę wytłumaczyć. Chodź do TCK. Wszystko pamiętasz, nie? Wczoraj żeśmy kosili, to już tam naprawdę Krzysiek sobie ogarnął. Siadaj, Krzysiek. I zaraz ten. Czekaj. Poczekaj, weź ten. Chodź jeszcze na chwilę, bo ja ci pokażę na drogę, nie będę z tą jechał. Dobra. Bo ja nie mam czasu, kurde, tu trzeba jechać prasować, bo nie wiadomo jak z pogodą. Dobra, Krzysiek, patrz, dojedziesz sobie tutaj teraz na drogę, polecisz w tamtą stronę, nie? Prosto. I po lewej stronie, jak się kończy asfaltówka, masz pole jęczmienia. I spokojnie wjeżdżaj i możesz je kosić, tylko na sieczkarnię włącz. Dobrze, bo to takie wąskie tam. Jo, tu jest wąski, na początku ono się rozchodzi. Dobrze. Dobra, to leć, Krzysiek. Dobra, także kochani, my lecimy sobie z prasowaniem już. Krzysiek, mam nadzieję, że tam będzie pojeżdżał. Jak coś, to będzie dzwonił telefonem. Ja mu zawiozę pierwszy zestaw z przyczepą, a później to już będzie sobie sam sypał. No i co, kochani, tam do tej serii nie było, tak długo się zbierałem, czekałem, żeby coś dla was tu nagrać. Ale właśnie, no, potrzebowałem kogoś do pomocy. No i też mówię, pogoda nie dopisywała. Zaraz zobaczymy sobie, jak tutaj będzie spisywał się na klas Roland 250. Dobrze, że Krzysiek przyjechał. Mówię, Krzysiu, w tym roku idzie do szkoły, teraz będzie szedł do pierwszej liceum, technikum, przepraszam, bo on na rolniczą poszedł.
Swojego gospodarstwa tam mam mało, bo 10 hektarów zawsze już po żniwach to do wujka przyjeżdża i pomaga. Niestety kochani, ale troszeczkę kurczę małe problemy dzisiaj mamy z graniem. Będzie strasznie dużo cięć, ale to nam nie przeszkadza. Trudno, ja najwyżej troszkę dłużej posiedzę tak, żeby wam się fajnie to wszystko oglądało. Lecimy na pole, póki pogoda dopisuje. Dopisuje również na dworku fajnie, bo mamy kochani końcówkę wakacji. Także na pewno każdy sobie jeszcze troszeczkę poużywa. No i co mogę powiedzieć, no szybko zleciało. Strasznie szybko zleciało, Krzysiek jak widzimy tu już wjechał na sieczkę, ciśnie tu ładnie, pięknie. Ja będę czekał, aż on tam koguciki zapali, wtedy pojedziemy mu pomóc. Przyczepę mu zaciągnę, ale prawdopodobnie ususem, najwyżej później będziemy ściągać. Ale słychać go jeszcze ładnie. Dobra, czekajcie, co my tu możemy zrobić? Mamy tak, spacja, opuść, ładować, przycisk numer 19, to mamy ogarnięte, włącz prasę. Jest, wszystko poszło. Poszedł wałek w ruch, poszła i prasa. Zbiro. Zbiro. Ogólnie nowy skimberek sobie wgrałem, także niedługo już zobaczycie go, jak fajnie wygląda nawet. Taka mała rzecz, a cieszy. Dzisiaj staram się to szybko nagrać i też spadam poużywać troszeczkę jeszcze wakacji, póki można. Jutro już biorę się za nagrywanie, bierzemy sobie, jak już tak maraton farminga jedzie, jak ktoś już tak napisał. No to jutro oczywiście leci nowa kolejka i leci prawdopodobnie Polska. Później może jeszcze na weekend pojawi się ósemka. Zobaczymy jak to tam wyjdzie z czasem i ze wszystkim, bo ja mam w weekend wesele, więc niestety mnie w weekend nie będzie. Będę tylko na czas, może jakoś mi się uda, żeby wam publikować te odcinki. Niestety, ale muszę teraz tak polecieć, poprasuję sobie najpierw dookoła to wszystko, żeby nie gnieść tej słomy. No damy, jak fajnie pika, ty, no tego to ja nawet nie sprawdzałem. Także wszystko fajnie widzieć, czekajcie. Oj kurde, 20, to nie ten przycisk, pomyliłem. Pomyliłem kółeczka, 20 z 10. Dobra, ciśniemy sobie dalej, tylko muszę oczywiście uruchomić prasę. No mam nadzieję, że z tą prasą troszeczkę też szybciej będę jeździł. No wiadomo, rotor, te belki będą troszeczkę lepiej już wyglądały, lepsze zbicie i wszystko. I na pewno też żniwa mi szybciej się uda zrobić. Ogólnie tak, w następnym odcinku prawdopodobnie polecą kolejne żniwa. Będą to albo owsa, to zależy jak będziecie chcieli owsa. Mam nieduże pole, jest jedno tylko, także moglibyśmy. Lub zostaje mi duże pole właśnie jęczmienia, tylko je w tamtym roku orałem. Jeśli pamiętacie, które to jest obok domu, to takie duże po prawej tam stronie. Więc no mówię, zobaczymy jak to wszystko pójdzie i co wy będziecie chcieli oglądać. Także ja czekam na wasze komentarze, co robimy w kolejnym odcinku. No chyba, że chcecie, nie wiem, jakieś grube rowanie. Ale mi się wydaje, że prace pożniwne byśmy zrobili dopiero za jakąś chwilkę dłuższą. Jak tu jest ze zbiciem? Nie, no wszystko jest idealnie. Patrzcie, no belka naprawdę fajnie wygląda. Troszkę z 13 przypomina, gdzie jest? Wiesz Krzysiu, ja, ale nie, no nie wierzę, żeby już na kosi pełny zbiornik, aż w tym roku chyba aż tak bardzo nie sypie. Muszę niestety tam co chwilę patrzeć, albo jak coś to będzie jakoś dzwonił. Może jak będę tam bliżej to spojrzę i spytam się ile procent właśnie jak to sypie. Czekajcie, bo już kurde zapomniałem, w którym była kamerka. Jak się nie gra dzień w dzień na kierownicy, to czasami z głowy może to wyjść. Ale dajemy radę. I co, no prace polowe w realu można powiedzieć i uznać za zakończone. Ostatnio troszeczkę pobronowałem sobie, wiecie, miałem pół podorane, pół miałem zgruberowane. I wiecie, no po gruberku i po podorywce takie mi zostały, do wiecie, górki, dołki. Później na orkę chciałem, żeby mi to fajnie wyglądało, żeby się równo jeździło i całkiem dobrze kryło. Dlatego też postanowiłem wszystko w poprzek zbronować. Wiecie, no w poprzek masakra totalna. Górki, dołki, wszystko wychwyci, że po prostu po 4 godzinach i zrobieniu połowy pola, czyli 4 hektarów miałem dosyć, bo gdzieś robiłem hektar na godzinę, poprzek to drogę trochę szło. Cieszę się, że mam wszystko w jednym dużym kawałku. Także no też inaczej mi to, inaczej szybciej mi to szło. No i naprawdę pole wygląda o wiele, wiele lepiej. Wszystko się ładnie wyrównało. Dobra, dziesiąteczka leci, zaraz lecę do Krzyśka zobaczyć jak mu tam leci to zboże. Wilgotność całkiem spoko, sprawdzaliśmy rano. Miał 12. Także no raczej na suszarni nie potrzebujemy tego wstawiać. Zobaczymy jak to wyjdzie. Chyba, że od razu na sprzedaż poleci, to może będziemy suszyć. No ale to mówię, zależy jak z kasą. I czekajcie, ja już jestem tutaj, to mogę wyskoczyć. Ciekawe gdzie jest Krzysiek. Krzychu kadetym teraz. Nakręcimy trochę kierownicą, akurat ja tu zbiorę ten poprzeczniok. Później widły by mi się przydało, by to poleciał. Ale przy takim dużym gospodarstwie to
nie ma sensu. Czekajcie, ja tu trochę w las wjadę, żeby wyzbierać to ładnie. I stanę tu sobie gdzieś już na nowym pokosie. I możemy lecieć, zobaczyć. Mam nadzieję, że Ursus ściągnie przyczepy. Tak to bym nie musiał przepinać, bo ze dwa dni to mi zejdzie tu teraz prasowania. Słomu ogólnie nie kupuję od nikogo. Za obornik też się jak na razie nie wymieniam. Czekajcie, lecę zobaczyć, gdzie on tu mi kosi. Czekaj, tu na skuśkę polecę sobie. Aha, on już cały tu wykosił, szybko mu tu idzie. Już koguty ma, poczekaj, zalecę go. Mam nadzieję, że się zatrzyma, bo nie będę wskakiwał. Ty, Krzysiek, jak tam, ile jest? Jak sypie? Wujku, jest 88%. Dobra, no to ja będę leciał, Krzysiek, po pociągnik teraz, nie? I sypał, ale żeś się w błoto wpieprzył, widzę. Nie, ale objechałem sobie i się trochę No, ale ważne, że się, no trochę się uchlapał. No nic, do żniwa, no to się pracuje, tak później znowu go się powietrzem tam przedmuchnie i na koniec się go my. Dobra, to wiesz co, to ty tnij i jeździ tak z rurą, jak teraz jeździsz. Ja urzecę po Ursusa i zaraz przyjadę. Dobra. Dobra. Czekajcie, ja się przeniosę, żeby było szybciej. Dobra, kwit. Ursus jest już łot palony. Lecimy po przyczepki. Przyczepki już wyczyszczone akurat, bo kipowałem ostatnio na klepisko. Trochę tego zboża zostawię, na razie tej pszenicy trochę mam, wiecie, u mnie w binach. Troszeczkę mam też tutaj właśnie wykipowane na klepisku. To zależy, co będziemy później z tym robić. Prawdopodobnie to później wywieziemy i sprzedamy, bo jest wysuszone. Dobra, podpinamy. Jest kwit. No powiem wam tak, no New Holland dzwoni do mnie. Dzwonią do mnie co chwilkę. Właśnie jak tam sprawa z Ursusem, czy się rozglądam już za nowymi maszynami. Naprawdę, no troszeczkę kasy, jak sami wiecie, no ostatnio wydałem. Ale mam jeszcze na sprzedanie sporo pszenicy. Teraz jeszcze, wiecie, dojdzie tego owsa trochę. Dojdzie też troszeczkę jęczmienia, nawet troszkę dużo. Mam nadzieję, że spokojnie tam troszeczkę kasy byśmy uciłali, jeszcze tym bardziej jakbym to wysuszył. Bo wiecie, no w tej serii no jednak za to wysuszenie troszeczkę kasy więcej jest. I ja będę starał się to suszyć, no ale w zamian, wiecie, tu i paliwo wchodzi, to czas. I też zabiera mi trochę tego zboża, bo ostatnio jak sypałem 10 ton, wybrałem tylko 8. Także naprawdę fajnie, realnie to dość wyszło. Mógłby prawdzie rurę już otwierać, bo ja już jestem, ciekawe. Zaraz zobaczymy. On już mnie widzi, mam nadzieję, trąbnę mu. Dobra. Żniwa idą pełną parą. Ja nie wiem, czy ci... Zaraz się Krzyśka spytam. Wysiądę do niego. Krzysiek! No? Tobie na poprzeczniaku tu zostawić te przyczepy? Będą ci przeszkadzać, czy nie? Nie, ja sobie odkoszę i tak poprzecznik zaraz. Dobra. No, ja wujku... No? Wujku, chodź tu! Dobra, no co tam? Bo ja tak myślałem. No? Tak jak to na filmach w internetach robią, żeby się tu przeciąć przez środek, bo mi źle będzie tak skręcać. Tu się przepnij, tak jest małe pole, to wiesz. Później nie, słuchaj. Później jak coś, to możesz jechać koło domu, albo możesz wysypać i jechać i obmyć, wiesz. Na spokojnie, ściągniesz ten Ursusem później przyczepy z pola, to już nie będę przychodził. No, no. Dobra, to ty se na spokojnie tu koś, później możesz sprowadzić i umyć, wiesz, przedmuchnąć kombajn i to będzie na tyle dzisiaj roboty. Jak coś, to później możesz iść do domu. Dobra. No to także poczekamy, bo nie wiem jak w kolejnym odcinku co będą chcieli do koszenia, także nie będę im kosił za dużo. Dobra, to ja lecę, a ty tu se pracuj. Dobrze. No na razie. Jak coś dzwoń! Dobra! Dobra, no to my lecimy, już jestem... O! Przelecieliśmy sobie tutaj płotek i lecimy dalej kosić. Włączanie. Kurde, nie wyobrażam sobie gry bez panelu teraz, nie? Jeszcze teraz fajnie było jak będzie ładowanie belek czy obornika, to naprawdę tym tutaj dudojkiem troszeczkę się pobawimy. No i ogólnie ostatnio jak przygotowywałem sobie serwer, to też fajna zabawa, bo o wiele szybciej wszystko trwa, nie muszę klawiatury tam mieć. Mogę całe dnie jeździć. Jak widzicie, fajne naświetlenie teraz mam. Mam nadzieję, że wam się to podoba, lepiej mnie oczywiście widać wieczorkiem, jak i za dnia, bo teraz z tej strony zawsze mi padało światło, z drugiej teraz wyrównuję sobie lampką i naprawdę dość fajnie mi to wygląda. O, tu polecę, nawet fajnie mi się udało wbić. Jeszcze jeden poprzeczniak mi został, także zaraz tam polecimy. No z tą prasą mogę chociaż jeździć sobie 16 sipą, niestety 10 km na godzinę mniej musiałem jeździć, bo nie dała sobie rady. Tym bardziej, że no tutaj była tęga słoma. Troszeczkę omija, ale no wiadomo, ja już większe pokosy gdzie niegdzie miałem. Ale idealnie mi się tu uda wjechać. Czekajcie, ja sobie dam teraz kamerkę trochę z daleka, żeby wam się nie nudziło, bo mówiliście, że strasznie to przeszkadza jak jest ciągle w środku. Cofnę sobie. O, dobra, powinno być idealnie.
No i co, kochani, wakacje no zleciały szybko. Jeszcze dawno tak chyba szybko wakacje nie zleciały, tym bardziej, że na tych wakacji, no to moje takie ala niby ostatnie. Zobaczymy co dalej. Ojeju. Nie wybiorę tego, belka mi za szybko spada. Czekajcie, ja ją prasą spróbuję przytrzymać. O, nie chcę, żeby ona mi tam wpadła, że jednak widzicie w sub, będę musiał ją później wypychać. Krzysiek mi tu pomoże z ładowaniem. Także no mówię, Krzysiek jest do mnie jeszcze do końca prawie następnego tygodnia, bo w czwartek ma rozpoczęcie roku. Także musi już w środę tam się zwinąć, ja go odwiozę. Więc jeszcze prawdopodobnie no żniwa mi pomoże. Pomoże mi też przy złożeniu słomy, tak bym chciał. Bo później już pracę po żniwie, tam gruberowanko czy coś. Damy sobie radę. Jeszcze przy wapnowaniu by mi się przydał. Zobaczymy, czy tym rozrzutnikiem damy radę wapnować, ale raczej chyba nie. I będziemy jeszcze w tym roku RCW rozsiewać sobie wapno. Zamówiłem dwie łódki jak na razie. Zobaczymy, kiedy mają przywieźć. Na pewno też postaram się, żeby nagrywanie było włączone, także na odcinku wam to pokażemy, jak przywiozą mi to wapno. Wapno fosforowe oczywiście w tym roku poleci i będę chciał te pola, które w tym roku dopiero zakupiłem, bo tamte już były wapnowane, dlatego też w tym roku na te, które były w tamtym roku już przeze mnie urzędowane z wapnem, poleci obornik, wiecie, żeby tego jednego roku nie dawać się wszystkiego. Na te inne poleci sobie wapno, żeby doprowadzić coś do porządku, no bo jednak te plony są jakie są z tych pól. Nie za bardzo tu dbali, bo to wiecie, mali rolnicy. To takiego dużego nakładu nie było, głębszą orkę trzeba będzie też zrobić. Myślę, że może jeszcze głębosza kupię w tym roku, no bo była susza, teraz to troszkę popadało dopiero. Boję się, że po ścieżkach będzie twardo, także myślę, że jeżeli będziecie chcieli taką akcję, byłoby głęboszowanie po ścieżkach na każdym polu. Czekam na wasze komentarze, bo widziałem, że ludzie takie rzeczy robią. Także jakiegoś głębosza byśmy sobie tam wykminili, myślę, że za 1500 by jakiegoś używanego kupił, nawet jak nie do New Hollanda, to myślę, że nawet do Ursusa, żeby Ursusem coś porobić, bo mało tych prac jest. Jeszcze tutaj wyzbieram te belki, żeby troszeczkę ładniej to wyglądało. Może jeszcze jedną belkę uda mi się z tego wszystkiego wyrzucić, w co wątpię, choć nie, na pewno nie wyrzucimy. Dobra, mogę włączyć prasę, zbiorę jeszcze sobie poprzeciak i lecimy na kolejne pole. Troszeczkę belek dało. No w tym roku powiem wam, że ciężko ze słomą w realu, bo jak słyszę, że tam przypuśćmy z 5-6 hektarów było 20-30 belek, to jest jakaś masakra. I naprawdę w tym roku rolnicy no cieszą się na nieszczęściu innych niektórzy, bo wiecie, jak ktoś nie potrzebuje słomy, później będzie poprasował sobie, sprzeda naprawdę gruby hajs, a ktoś kto musi, będzie musiał to kupić niestety. O, Krzysiek chyba trąbił. O, Krzysiek już skończył, ale mu robota idzie. Dobra, ja tu jeszcze sobie wjadę to pole. Ja już sobie wjadę to pole, jeszcze troszeczkę poprasujemy, co ja mówię. Oj. Także no w następnym odcinku plany są takie, że lecimy. Wyłączyłem prasę przez przypadek. Lecimy sobie po gruberka. I jak przyjedziemy, postaram się o wapno. A jak nie, to jeszcze w następnym odcinku będzie wapno. Żeby nie było tego za dużo, bo wiecie, dzisiaj troszeczkę odcinek mi tu zleciał. Zanim nam tu poprzywozili wszystko, zanim z Krzyśkiem tutaj się obgadaliśmy i w ogóle. To troszeczkę czasu zeszło. Ja nawet nie mam pojęcia, tam były po 5 minut odcinki, tu już mamy 14, także no Krzysiek sobie spokojnie to zwiezie, pójdzie do domu, a my będziemy zaraz kończyć sobie ten odcinek. Jeszcze kilka belek tu sobie zrobię. No jeszcze myślałem, że załapię. Nie, no, na razie jestem zadowolony, mam nadzieję, że nie będzie większych awaryjności z tą prasą. To jest dobrze, że żadnego wkładu na sam początek nie musiałem włożyć, co też jest bardzo ważne. No i mówię, i niedużo musiałem za nią dołożyć, bo ta sitma poszła. Gospodarz taki niedaleko z Borusiowa, starego właśnie przyjechał. On tam, nie wiem, 15 hektarów chyba ma tylko. A swoja to swoja, jak już taką kupił, myślę, że spokojnie mu starczy na lata. Bo mówię, u mnie nie była tam jakoś dużo używana i też nie była jakoś tam katowana, że w rocznie dużo słomy było. Także no, prawie że nówka, można tak powiedzieć. Oj, tutaj było to, żeby mi to tam nic nie zaciągło, będę musiał podnosić. Dobra, mamy pełną. Jest kwit.
Jest kwit, no tych maszynek jak widzicie jest sporo, jeśli chodzi o tego małego Newfoundlanda, nie wiem czy się zdecyduje, naprawdę nie mam pojęcia, jedzie Krzychu. I idzie tym Ursusem, dwie przyczepy, że mu zaciągnął, bo już mi się nie chciało odpinać, na pewnie nawet jednej nie ma. Nie, o Jezu, zasypał jedną. O, na drugą też coś sypał, a czyli jednak dobrze. On tam mam nadzieję, że wstawi to pod tą wiatę, niech sobie wcofnie tylko, a zaraz mu zadzwonię może. Czekajcie chwilkę, będę starał się jechać. Krzysiek, jak coś to jak masz tą przejazdową na środku, wiesz, tą całą wiatę ze zbożem, nie? Przejazdową. W co wjedź tam sobie od strony dystrybutora z paliwem i zostaw go na wprost, tak jak New Holland wcześniej stał z przyczepami, nie? No, 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 tam ją postaw i możesz iść już sobie do domu. Tam powiedz, żeby babcia obiad dobry zrobiła i przyjedziemy. No, ja już tu zaraz też będę kończył. Dobra, ja tu idę, bo mi trochę błoto ściąga. No, dobra, to na razie. Krzysiu kazał wszystkich pozdrowić. I już też już tam zaraz postawił ma New Hollanda przeczyścić. I jutro będziemy sobie prawdopodobnie wjeżdżać z kolejnymi żniwami. No ja czekam, mówię, na te wasze komentarze, co mam robić. Bo to od was zależy. Mi to tam obojętne i tak każdą pracę będę musiał zrobić wcześniej czy później. A co mam chce się oglądać, czy żeby żniw nie było za dużo, czy wszystkiego, bo wiecie, też żniwa mam i na czeskiej, mam i na polskiej. Mam i kurczę w jedenastce. W ósemce mi się żniwa skończyły. No mam tych serii od cholery, teraz na Bolusiowo już pracę pożniwę. To się bardzo cieszę na naszej wspólnej zadacie. Jak widzicie, no naprawdę z nagrywaniem, jak już ruszyłem, daję sobie świetnie radę. Lubię tak, jak już wiem, że mam ponagrywane dwa odcinki dziennie, to już myślę tylko o kolejnych, następnych. I to idzie, ogólnie zapraszam na vloga, bo chyba jeden z lepszych moich vlogów, jakie udało mi się kiedykolwiek nagrać. Dobrze miałem dwie kamerki, też ciekawa bardzo praca, bo już kiszonka jednorzędówką. Później naprawdę kilka fajnych tych perspektyw na dwie kamerki GoPro. Fajnie to dość wygląda. Widzę, że wam się spodobało, bo 2000 łapek tam już zostawiliście w jeden dzień. Także naprawdę w jeden dzień, w jeden wieczór można tak powiedzieć, bo po południu zostało to wszystko wydane. Także wam się spodobało i planuję właśnie kupić sobie dwie kamerki, żeby z dwóch perspektyw nagrywać. Także no, jak ktoś jeszcze się nie zainteresował tym kanałem właśnie z Reala, z vlogów, to serdecznie zapraszam, bo naprawdę będzie prawie jak Ala Farming, tylko że w Realu. I mam nadzieję, że każdemu to przypadnie do gustu. Jak jeszcze takie ciekawe sprawy nam się uda nagrywać, to tym bardziej. Ale nawet jak myślę, jak u siebie jakiegoś vloga bym nagrywał na dwie perspektywy, super by to wyglądało z przodu, na szybie, z tyłu, na szybie i wiecie, cały czas zmieniać przód, tył, fajnie by to wyglądało. I jak mam jedną długą pracę nagraną, to wiecie, szybciej, bo kamerki tylko docinam w danych miejscach, wsuwam jedną na drugą i jest spoko. A tutaj teraz miałem naprawdę kilkanaście przycięć takich dłuższych, zanim to dopasowałem, później pościnałem, dobrze powrzucałem. Tym bardziej, że jeszcze miałem pewien problem, że siedziałem 4 godziny jednego dnia, 4 drugiego, żeby to wyrenderować, a później przez głupią jedną rzecz, którą się domyśliłem dopiero po długim czasie, udało mi się wreszcie to wyrenderować, także no, nieciekawie. A ja co, no kurde, ale tutaj idzie przez to błoto po tych deszczach, także kochani, ja wam dziękuję w tym odcineczku za uwagę. I co, do kolejnego odcineczka. Łapujcie, subujcie, komentujcie, jakby to Adaś powiedział. Piszcie to, co właśnie pytałem was w komentarzach. Na razie, trzymajcie się, cześć!